Dzień dobry, Mierec. Hej, Mierec z Sanoka, gdzie trenuje zespół ekstraklasowej PGFKS Star. Mierec, witamy. Witam serdecznie. A gościmy na początek pomocnika Starym Mierec, Macieja Domańskiego. Maciej, podobno jesteście pierwszym zespołem ekstraklasy, który pojawił się w Sanoku. Jakie tutaj warunki na tym ośrodku Wiki Sanok zastaliście? Jak tu się trenuje? Tak, jesteśmy pierwszym zespołem z ekstraklasy. Już wcześniej przyjeżdżali tutaj czy Resovia, czy Stal Rzeszów, czy też przed nami była Sandecja. Warunki są bardzo dobre. Mamy świetny hotel, bardzo dobre wyżywienie, świetne boisko do treningu zaraz przy hotelu, także nie mamy na co narzekać. Rewolucja kadrowa w drużynie przed nowym sezonem Ekstraklasy. Jak oceniasz potencjał zespołu na trzeci sezon Stali Mierec w Ekstraklasie? No tak, zostało, ze starego składu zostało nas niewielu, bo bodajże 4 czy 5. Także można to śmiało nazwać rewolucją kadrową. No to się okaże. Nasz potencjał na pewno nie jest mały, tak, bo przyszli do nas zawodnicy z jakością i ograni na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy, więc myślę, że tylko musimy się dobrze przygotować do tego sezonu. Jak na razie przygotowania idą zgodnie z planem. Co warto podkreślić, jesteśmy wszyscy zdrowi i w sparingach wygląda to bardzo dobrze. Ale wiadomo, liga zweryfikuje i ale myślę, że będzie dobrze. Musimy się przygotować do tego pierwszego meczu i od pierwszego meczu już wejść na wysokie obroty. Nie chcielibyśmy pewnie za dużo zdradzać, ale to chyba możesz powiedzieć. Chcecie grać piłkę? No tak, tak jest założenie trenera Majewskiego i całego sztabu, że nie chcemy tylko bronić się i gdzieś tam grać długim podaniem. Chcemy prowadzić grę, chcemy grać piłką. Oczywiście z tymi lepszymi zespołami z górnej części tabeli no będzie ciężko, tak, i będziemy musieli dostosować się troszkę do ich stylu gry, ale mimo wszystko chcemy w większej fazie meczu przeważać i tworzyć sobie sytuacje i je wykorzystywać. Jesteś współautorem gola w 95 minucie z Śląskiem Wrocław, który zapewnił w poprzednim sezonie utrzymanie. Czy kibiców możesz uspokoić, że w sezonie 22-23 nie będziemy wszyscy drżeli do końca, jeśli chodzi o byt Stali Wesie? No mamy taką nadzieję. Chcielibyśmy, oczywiście utrzymanie się w lidze to jest nadrzędny nasz plan i będziemy do niego dążyć i chcemy to zrobić jak najszybciej. Mam nadzieję, że w tym sezonie uda się to szybciej niż mecz, czy tak jak w zeszłym sezonie, dwa mecze przed końcem, gdzie musieliśmy, no tak pan wspomniał, drżeć o ten ostatni wynik i o byt w ekstraklasie. Ale tak jak powiedziałem, no chcemy, myślę, że z każdym meczem będziemy się nakręcać, będziemy grać coraz lepiej. Mamy nowy skład, także będziemy się jeszcze zgrywać, ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Pierwszy wyjazd do Lecha Poznań, taka najwyższa półka w tym momencie, jaką możemy mieć w kraju. To jest dobry moment, dobra próba, dobry czas, czy boicie się tego meczu? Nie boimy się tak naprawdę nikogo w tej lidze. No, musimy pojechać do Poznania i walczyć o swoje. Nie możemy podejść do tego meczu, że jest to mistrz Polski, który gra w europejskich pucharach i jedziemy tam na skazanie. Będziemy mieć plan na ten mecz, na pewno sztab wymyśli coś dobrego i coś skutecznego, co będziemy musieli zrealizować na boisku i myślę, że jeśli uda nam się to zrobić, wyjdziemy stamtąd punkt. A ty w jakiej dyspozycji jesteś? Jak się czujesz? Wracasz do tej swojej top formy? Będziesz liderem Stali Mierec w nowym sezonie? No czuję się bardzo dobrze. Na szczęście po tej kontuzji dawnej już nie ma śladu. Tymi meczami na wiosnę już doszedłem do swojej dyspozycji. Myślę, że końcówka sezonu, końcówka rundy wiosennej była już w moim wykonaniu na dobrym poziomie i tylko teraz podtrzymać tą formę. Oczywiście stara się, żeby ona była topowa i tylko żeby zdrówko dopisywało. Było takie hasło kiedyś, jednoosobowa armia w ofensywie Stali Mierec Maciej Domański. Czyli nawiążesz do tej historii? No oczywiście chciałbym do tego nawiązać, ale myślę, że w tym sezonie będzie duże wsparcie kolegów, bo no wiadomo, piłka nożna jest to gra zespołowa, jest to gra i wychodzi nas 11, także akurat wtedy w tym sezonie była taka specyficzna sytuacja, że akurat miałem wyróżniające się liczby. Ale tak naprawdę nie liczą się liczby w tym sezonie, liczy się gra całego zespołu i tak naprawdę zdobyć punktowa. A kto będzie strzelał, kto będzie asystował, to tutaj już nie ma znaczenia. Życzymy jednak dużo asysty i dużo bramek, żebyś chociaż w tej punktacji kanadyjskiej był wysoko i zespół wtedy też będzie w tabeli wysoko. No cóż, do zobaczenia, powodzenia. Dziękujemy. Dziękuję. W Sanoku, w ośrodku Wiki Sanok, gdzie trenuje PGFKS Star Mierec, gościmy trenera Adama Majewskiego. Dzień dobry, trenerze. Witam serdecznie.
pytanie, które muszę zadać, bo wielu kibiców pyta. Dlaczego Stalmierz ukrywa spalinki? Dlaczego ukrywa? Prosta sprawa. Wiadomo, że tych spalingów po pierwsze nie było za dużo. Rywal nie śpi. Nie mówię, że Lech, tylko kolejni rywale. Dlatego trenujemy po to, żeby też zaskoczyć przeciwnika. Ta potężna wymiana kadrowa, która jest w zespole, trener panuje nad tym, rozumiem, i ostatnio słyszeliśmy, że to bardzo dobrze wygląda. Czyli na jakim etapie budowa kadry Stalmierz jest? Czy panuje, to się okaże. Natomiast tak, zgadza się, że bardzo duża rewolucja kadrowa i po poprzednim sezonie odchodzi do nas kilkunastu zawodników. Z niektórych zawodników zrezygnowaliśmy, na niektórych zawodników nas nie było stać, na niektórzy zawodnicy otrzymali propozycje z lepszych klubów. W ich miejsce przyszli inni zawodnicy, przede wszystkim na których nas stać, którzy zostali dobrze dobrani pod względem mentalnym, charakterologicznym i mam nadzieję, że też umiejętności. Tworzymy nową drużynę, na razie wygląda to dobrze, ale wszystko zweryfikuje liga. Rozumiem, to nie koniec. Tak, nie koniec, to widać gołym okiem, że tak naprawdę potrzebujemy jeszcze, myślę, że co najmniej dwóch, trzech, może więcej zawodników jakościowych. Pracujemy nad tym intensywnie. Nie jest to łatwa sprawa takich zawodników znaleźć, ale okres transferowy jeszcze troszeczkę potrwa. Oczywiście optymalnie byłoby, żeby to się udało do pierwszego spotkania z Lechem Poznań, ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Stalmierz jest pierwszym zespołem z Ekstraklasy, który tu w Sanoku, Wiki, Sanok gości. Jakie warunki tutaj są do pracy? Według mnie bardzo dobre, optymalne. Fajny ośrodek, dobre boisko do treningu. Niedaleko od Mielca, także jesteśmy bardzo zadowoleni i zobaczymy, może przejdziemy również w przyszłości. To jest dobre miejsce, żeby zacząć pewnie przygotowanie już do Lecha Poznań. Oglądaliście mecz pucharowy. Ten mecz pierwszy z mistrzem Polski, czyli dzisiaj można powiedzieć najwyższa półka w Polsce, to dobre przetarcie, czy wolelibyście może zagrać to później? Reguły nie ma. Zawsze na początku sezonu, czy początku rundy, nawet rewanżowej, pierwsze mecze są wielką niewiadomą dla wszystkich. Oczywiście Lech grał w spotkanie z Karabachem, oglądaliśmy to spotkanie wspólnie z drużyną. Jedziemy do spotkania po to, żeby popatrzeć po punkty, także zobaczymy, w jakim jesteśmy miejscu, czego nam brakuje, albo może będziemy tak dobrzy. Trenerze, jaka będzie Stalmierz w nowym sezonie i o co zagra? O co zagra? Cel podstawowy się nie zmienia, dla wszystkich drużyn, dla nas tak samo. Celem podstawowym jest utrzymanie. O co zagra, to powiem ogólnie, że zweryfikuję to boisko. Tak przy tylu zmianach, przy krótkiej przerwie letniej, na pewno to nie jest łatwy etap, ale myślę, że stworzymy solidną drużynę, czy stworzyliśmy po części solidną drużynę na miarę naszych możliwości. Nie zdradzimy pewnie za wiele, ale tajemnicą będzie, czy nie będzie, że Stalmierz chce grać w piłkę, chce dominować, to jest prawda? Myślę, że każdy by chciał dominować. Na pewno będziemy chcieli grać w piłkę, będziemy kontynuowali pracę z poprzedniego sezonu, gdzie wyglądało to w pierwszej rundzie wynikowo bardzo dobrze, w drugiej rundzie wynikowo gorzej, natomiast myślę, że sposób gry się nie zmienił, graliśmy nieźle, tylko że nie zdobywaliśmy po prostu punktów. Dlatego tak, będziemy starali się grać, budować akcje na tyle, na ile stać, nie będziemy starali się dostosować do przeciwnika, tylko mieć swój określony styl. Kibice mówią, że to będzie pierwsza taka w pełnym wymiarze drużyna Adama Majewskiego. Na boisku i też w szatni trener ma faktycznie taki duży wpływ na transfery? Tak, oczywiście konsultuję to wszystko z prezesem i z panem Porębą, jak to się mówi, przyjacielem klubu, tak, który pomaga jak może. W pełni to może nie, bo do pełni to potrzeba szerokiej kadry i pewnie troszkę większego budżetu, który nas po prostu cały czas ogranicza, a nie chcemy go przekroczyć, ale tak, ci zawodnicy, którzy przyszli, zostali wybrani, wyselekcjonowani przeze mnie, to są zawodnicy, którzy niektórzy grali w Ekstraklasie, niektórzy w pierwszej lidze, ale byli podstawowymi zawodnikami albo wiodącymi w swoich drużynach. I na takich zawodników się zdecydowaliśmy i będziemy z nimi robili wszystko, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik i żeby wszyscy kibice byli zadowoleni. A z którego transferu tkona jest najbardziej zadowolony? Patrząc na sparingi, ja nie jestem tym zaskoczony. Myślę, że na ten moment Piotr Wlazło to jest taki zawodnik, którego nam było potrzeba. O tym już mówiłem rok temu. Zawodnik na pozycję numer 6, doświadczony, z umiejętnościami i ewidentnie widać, że taki gracz nam był potrzebny i mam nadzieję, że będzie dalej tak jak teraz w sparingach wyglądał w meczach mistrzowskich. Napastnika trener ma na oku? Jeszcze jednego?
Na Aku to ja mam dużo zawodników, ale nie wszyscy są realni do ściągnięcia. Na razie w tym momencie jest Mikołaj Rybedyński tak naprawdę jedynym napastnikiem. Mateusz Mak zaczął trenować, dochodzi do formy. Rozglądamy się z zawodnikami. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości do nas dołączą, ale powtarzam i będę to powtarzał za każdym razem. Będą to zawodnicy po prostu, na których nas stać. Trenerze, to oprócz worka pieniędzy, czego jeszcze życzyć Stali Mielec na nowy sezon? Oprócz worka pieniędzy, a tak naprawdę zdrowia, tak, aby zawodnicy, którzy nas dołączyli, bo nasza kadra nie będzie szeroka, mamy też zawodników uniwersalnych, którzy będą grali na kilku pozycjach, będą mogli występować, dlatego oby, żeby nas ominęło kontuzję po prostu, bo wtedy może się zrobić problem. Nie życzymy kontuzji, życzymy dużo zdrowia i tego worka pieniędzy jak najszybciej. Trenerze, powodzenia w nowym sezonie. Nie, dziękuję. Dziękujemy za rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Gościmy na obozie Stali Mielec na dach Wiki Sanok, a jest z nami prezes PGF KS Stali Mielec Jacek Kimek. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie. Przyjechał pan dzisiaj tutaj do zespołu w Mielcu, a proszę powiedzieć, do zespołu do Sanoka pan przyjechał z Mielca, proszę powiedzieć, dlaczego Sanok? Jak to się stało, że Stal jako pierwszy zespół ekstraklasowy trafiła tutaj do Sanoka? Znaczy, oczywiście, że to nie jest żadną tajemnicą, że szukamy wszędzie oszczędności, ale szukamy też bardzo dobrego komfortu i wiedzieliśmy tutaj, że w Sanoku jest nowa baza, wiedzieliśmy tu od zespołu pierwszoligowego od Sandecji, że świetnie tutaj spędzali czas, że świetne warunki były, jeśli chodzi o boiska, o wyżywienie i chętnie żeśmy skorzystali, a też trzeba powiedzieć, że my jesteśmy takim klubem, który bardzo mocno promuje wszystkie rzeczy, które są polskie, które tutaj są w naszym kraju. Ja tutaj dojeżdżam teraz do Sanoka i rozglądałem się, oglądałem te krajobrazy. Niczym te pejzaże nie różnią się od kurortów zagranicznych, więc już mam informacje od chłopaków, że są niezwykle zadowoleni, więc tylko się cieszyć. Prezes jest zadowolony z tego, co się dzieje z kadrą? Czy swoje plany, swoje marzenia na nowy sezon w jak dużym procencie chociaż udaje się realizować? Przed sezonem ustaliliśmy z trenerem, jakie mamy możliwości ekonomiczne i trener zaakceptował. Myśmy też doskonale zdawali sobie sprawę, że nie będzie tutaj żadnego szaleństwa, ale wiadomo, że będzie drużyna mocno przebudowana. Z tych założeń, które żeśmy sobie z trenerem ustalili, wszyscy zawodnicy już są na pokładzie i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Oczywiście też nie zamykamy tematu, bo brakuje nam jeszcze trzech zawodników. Dziś rozmawiamy z jednym, myślę, że bardzo dobrym napastnikiem, który włączyłby się do rywalizacji na dziewiątce. Brakuje nam jeszcze solidnej dziesiątki, z którą też rozmawiamy, więc no, trzy transfery jeszcze powinniśmy dokonać, ale czy to się już wydarzy na wyjazd do Poznania, tego nie mogę zapewnić. Sytuacja finansowa klubu, o tym mówi się bardzo dużo. Czy Stal jest dzisiaj, mówmy się, na zero, czy jeszcze jest pod kreską? Stal Mielec na dzisiaj ma stabilne przepływy finansowe, spłaca wszystkie zobowiązania, które są zaciągnięte poprzez poprzednie władze. Spłacamy też pożyczkę, która wynosi 1,8 miliona, którą zaciągnęliśmy, aby w grudniu ubiegłego roku ratować ten klub przed upadłością, więc takie zobowiązania mamy. Będziemy je płacić stabilnie comiesięcznie. Piłkarze mają wszystkie zobowiązania wyregulowane. Dziś lub jutro, do końca tygodnia najpóźniej, chcemy wypłacić wszystkie bonusy za punkty i za premie za poprzedni sezon, więc jeśli chodzi o przepływy finansowe, to sytuacja jest stabilna, ale jeśli pytanie jest, czy jesteśmy na zero, to nie. Jeszcze jakieś 2,6 miliona musimy regularnie spłacać. Wynika to z zobowiązań zaciągniętej pożyczki, wynika z tego, że mamy jeszcze pewne układy, które były zaciągnięte przez poprzednie władze i no i po prostu regularnie musimy je spłacać. Te obciążenia skończą się dopiero pod koniec przyszłego roku. Spotkaliście się pewnie z trenerem Reszkiem Ojrzyńskim kilka dni temu. Na jakim etapie jest ta sprawa? Spotkaliśmy się z Leszkiem Ojrzyńskim. Ja tutaj inaczej traktuję sprawy biznesowe, czyli klub versus Leszek Ojrzyński, a inaczej versus ja jako Jacek Klimek i trener Ojrzyński. Spotkaliśmy się, porozmawialiśmy się na stopie koleżeńskiej, natomiast w biznesie są twarde rozgrywki. Proces się toczy. Nie ukrywam, że kilka osób z naszego środowiska z Mielca w tym procesie nie pomaga, abym nawet powiedział, mocno szkodzi, jeśli chodzi o klub, ale no wszystko jest w trakcie, następna rozprawa za miesiąc, więc zobaczymy, co się z tego wydarzy.
Prezesie, na koniec poprzedniego sezonu pojawiły się te informacje, ile pieniędzy z Ekstraklasy, z praw telewizyjnych trafia do klubów. Starmia jest tam około 8 milionów. Proszę wyjaśnić, powiedzieć, czy to są pieniądze ekstra, które gdzieś teraz się pojawią, czy tych pieniędzy tak naprawdę już nie ma? Nie, oczywiście, że tych pieniędzy już dawno nie ma, bo Ekstraklasa wypłaca w dwóch ratach bodajże po 3,5 miliona. I potem jest finalna dopłata, dostaliśmy chyba 1,2 miliona, tak? To są wszystkie pieniądze. Pierwsze dwie transze są wypłacane w sierpniu, druga jest bodajże wrzesień, październik, więc no z tych 6 milionów trzeba regulować piłkarzy, wyjazdy, obsługa meczy. No cała organizacja musi być z tego jakby zapłacona i po sezonie dostaje się od wielkości bonus, od wysokości. Wysokość bonusa uzależniony od miejsca, jaki zajmie drużyna w Ekstraklasie. I to są jakby wszystkie środki. Ostatnią transzę, czyli tą 1,2 miliona otrzymaliśmy zaraz po zakończeniu. Z tego regulujemy bonusy, które piłkarze na boisku wywalczyli i które i też punkty, za które trzeba zapłacić, bo też czy za każdy punkt zawodnicy w zależności od miejsca otrzymują premię. Zatoczmy koło i wróćmy do sprawy kadrowej. Jeśli piłkarz X ma ofertę z Widzewa Łódź, z Miedzi Legnica i ze Stali Mielec, czym można takiego piłkarza przekonać do gry w Mielcu? Czy to jest łatwe, czy to jest trudne? Nie, to jest bardzo trudne, bo jeżeli ktoś ma budżet 35 milionów, a my mamy budżet na poziomie 15 milionów, no to trudno przekonać zawodnika, kiedy oferta z Widzewa czy z Legnicy jest razy dwa. No, nie chcę tutaj mówić, o jakie to są kwoty, ale to są dziesiątki tysięcy złotych i teraz my, chcąc tego zawodnika zatrzymać, jesteśmy w stanie dać podwyżkę kilka tysięcy złotych, bo na więcej nas oczywiście budżet nam nie pozwala, natomiast są drużyny, które dają razy dwa i tu już w ogóle nie ma nawet żadnych negocjacji. Ja też piłkarzy bardzo rozumiem, bo kariera piłkarska jest bardzo krótka, więc oni też muszą kalkulować, w którym momencie się mocno i szybko zabezpieczyć, więc my nie mamy do nich pretensji, dlatego szukamy takich zawodników, którzy za określone środki chcą z nami walczyć. Do momentu, kiedy nie dostaną nowej oferty, są z nami i, no i tak wygląda klub, który ma 15 milionów. Z trenerem Adamem Majewskim tutaj przed chwilą ustaliliśmy, że podstawowe życzenie to dla Stali Mielec to worek pieniędzy, ale czego jeszcze życzyć klubowi Sorskiego? Przede wszystkim numer jeden zdrowia, czyli żebyśmy nie mieli żadnej kontuzji, bo mamy, uważam, że 14-15 zawodników bardzo dobrych, jak oczywiście na warunki Stali Mielec i tutaj zdrowie nam będzie niezwykle potrzebne, bo nie chcielibyśmy żadnej kontuzji. Oczywiście chcielibyśmy bardzo, w mojej ocenie, z racji tego, że bawię się w ekonomię, więc gdybyśmy znaleźli kolejnego sponsora, który by tutaj dostarczył 3-4 miliony, to bylibyśmy spokojni i spokojnie byśmy grali w Ekstraklasie, ale na tą chwilę na horyzoncie nie widać takiego sponsora, który dałby ekstra 4 miliony. Czyli tego sponsora też trzeba życzyć na nowy sezon, albo jak najszybciej. Dodałbym kolejnego sponsora, bo przypominam, że wszyscy sponsorzy, którzy są na koszulkach, są zacni i bardzo ich szanujemy, ale jeden ekstra by się jeszcze przydał. No i tego przede wszystkim życzymy. Mam nadzieję, że to nie cud, a ma nawet nie marzenie, a plan, który niedługo się zrealizuje. Super, dziękuję bardzo. Dziękujemy za rozmowę. Do zobaczenia wkrótce, prezesie. Dziękuję.